Mamy już oficjalną informację, Adam Nawałka. Adam Nawałka nie jest już selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. To koniec przygody, jeśli chodzi o reprezentację Polski dla Adama Nawałki. Zbigniew Boniek oficjalnie potwierdził to na konferencji prasowej. Adam Nawałka praktycznie prowadził reprezentację od 2013 roku przez 5 lat. Podczas tutaj tych przygody miał różne tak naprawdę wzloty i upadki. Między innymi wygrał z Niemcami tutaj, po raz pierwszy w historii wygrał z Niemcami w eliminacjach do Euro 2016. Był z tą drużyną podczas Mistrzostw Europy w 2016 roku, a także na Mundialu w Rosji, gdzie spośród 3 meczy, 2 mecze przegraliśmy, trzeci mecz z Japonią przegraliśmy. Czyli Adam Nawałka już nie jest selekcjonerem reprezentacji Polski, żegna się blisko po 5 latach. Na razie nie jest znany jeszcze nowy selekcjoner, nowy trener reprezentacji Polski. Kiedy zostanie wyłowiony nowy trener, czy zostanie wybrany nowy trener, o tym PZPN poinformuje we właściwym czasie. Na razie jest tylko informacja taka, że Adam Nawałka już nie jest selekcjonerem reprezentacji Polski. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.